uwierz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte, pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi. Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Piąta niedziela Wielkiego Postu przynosi nam niezwykłe słowa w Ewangelii. Jezus mówi, jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Czy oprócz Chrystusa są tacy ludzie, którzy potrafili oddać swoje życie za ideę, za życie kogoś innego? Jesteśmy na cmentarzu żołnierzy, którzy oddali życie za życie Polski, za niepodległość Polski. Aż partyzancki, ale pewnie wśród nich wielu także takich, których nazywamy żołnierzami wyklętymi, niezłomnymi. Ci, którzy do końca walczyli, po ludzku nie widząc jakby szansy na zwycięstwo. Dosłownie, jak Chrystus. Szokujące dla mnie były słowa Grypsu, listu wysłanego zza krat, z więzienia. Listu pana Łukasza Cieplińskiego, jednego z uczestników takich walk powojennych o wolność, pisze tak do swojego syna. Wymodlony, wymarzony i kochany mój synku, pisze do ciebie po raz pierwszy i ostatni. W tych dniach bowiem mam być zamordowany. Chciałem być tobie ojcem i przyjacielem, bawić się z tobą i służyć radą i doświadczeniem w kształtowaniu twojego umysłu i charakteru. Niestety okrutny los zabiera mnie przedwcześnie, a ciebie zostawia sierotą, dlatego piszę i płaczę. Będę umierał w wierze, że nie zawiedziesz nadziei w tobie pokładanych. Do serca cię tulę i błogosławię. Bóg z tobą. Przychodzi mi do głowy historia niezwykłej dziewczynki, 9-letniej Rachel ze Stanów Zjednoczonych. Na swoje 9 urodziny Rachel odmówiła, czy też powiedziała swojej rodzinie, że nie chce otrzymać właśnie prezentów. Postanowiła te wszystkie prezenty przeznaczyć na studnie dla ludzi w Etiopii. Zależało jej tylko na jednym, żeby 15 osób w Etiopii mogło otrzymać możliwość czystej wody. I chodziło tylko o 300 dolarów. Niestety do dnia jej urodzin nie udało zebrać się tych pieniędzy. Zebrała tylko 220 dolarów. Postanowiła, że przedłuży tą zbiórkę na następny rok. Ale miesiąc od tej decyzji w okolicach jej domu doszło do pewnego wypadku. Był karambol, 14 samochodów zderzyło się. W tym wypadku tylko ona zginęła. Kiedy matka zaczęła opowiadać o tej dziewczynce, przypomniała także o tym, co Rachel jako dziecko, 5-letnia dziewczynka, robiła w swojej szkole. Kiedy dowiedziała się, że dzieci z powodu raka tracą włosy, obcięła swoje cudowne, piękne włosy, nazwała tą akcję Loczki Miłości i zachęcała całą szkołę, żeby wszystkie dziewczynki przeznaczały właśnie te piękne włosy na te wielką akcję. Potem w jej życiu, mimo że była tak młodą dziewczynką, organizowała różne piękne rzeczy, aż do tej właśnie ostatniej. Ta historia Rachel trafiła do internetu, trafiła do lokalnych mediów i w ciągu niespełna 2 miesięcy z 300 dolarów, które chciała zebrać Rachel, zebrało się 1 260 000 dolarów. Wydaje się, że kiedy Chrystus mówił o ziarnie, dokładnie widział siebie, bo przecież kiedy przychodzi na świat, to zgodził się na takie właśnie obumarcie, na takie właśnie zakończenie swojego życia, odkupieńczego życia. Ale Jezus przez to wszystko także uczy nas umierać. Pokazuje, że trzeba się już dzisiaj dosłownie zgodzić na swoją śmierć. A co to znaczy? To znaczy, że byłby to może jeden z ostatnich elementów mojej pokuty na tym świecie, żebym zgodził się umrzeć. Chrystus po prostu na krzyżu pokazuje, że Jego życie to nie jest oddanie duszy w jakąś ciemność, w jakąś pustkę, ale krzykiem pełnym zaufania mówi, nie w ciemność, ale w ręce Twoje, Ojcze, oddaję ducha mego.
No to jest największa mądrość z umierania Chrystusa. Nie boję się. Moje ciało, moje życie, moja dusza nie idzie do dołu, nie idzie do ciemności, ale w ręce Twoje, Ojcze, oddaję ducha mego. Czas Wielkiego Postu to tracenie swojego życia dla Chrystusa, żeby w efekcie je otrzymać na życie wieczne. Niech ten czas walki błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Uwierz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi.